Witam. Dzisiaj na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się tematem tablic w języku C. Zacznijmy mowę od tego, czym są tablice. Więc tak, moją definicją bardzo zwięzłą, tablice służą do przechowywania określonej liczby zmiennych. Musimy tą liczbę w jakiś sposób znać. I co najważniejsze, te zmienne muszą być tego samego typu. Dla przykładu zacznijmy sobie od deklaracji tablicy. Tak samo jak wszystkie zmienne, które chcemy używać, musimy na początku zadeklarować, tak samo i tablica. W jaki sposób deklarujemy? Podobnie jak w zmiennych, podajemy typ, jakiego typu będą te zmienne przechowywane, nazwę zmiennej, czyli w naszym przypadku nazwę tablicy, tak samo jak było int a, tylko że potem w nawiasach kwadratowych podajemy ilość tych zmiennych, które będą gdzie przechowywane w tablicy. To jest podstawowy rodzaj deklaracji, który informuje nas o tym, że mamy tablicę, która będzie przechowywała 20 zmiennych typu char. Nie wiemy, jakie są to zmienne. Natomiast możemy również od razu zadeklarować, jakie zmienne znajdują się w środku. W tym celu możemy zastosować dwa podejścia. Pierwsze z nich, czyli tak samo podajemy typ, nazwę tablicy w nawiasie kwadratem ilość elementów, znak równa się i w nawiasach klamrowych po przecinku wymieniamy te elementy. Albo drugie podejście, nie podajemy ilości i wtedy tablica automatycznie będzie zadeklarowana na taką ilość, żeby te wszystkie elementy zmieścić. Czyli w naszym przypadku na trzy elementy. Na tych zajęciach będziemy się zajmować tylko tablicami statycznymi, czyli takimi, gdzie już na początku musimy podać ilość elementów przechowywanych w tablicy. Czy to jawnie zadeklarować w nawiasach, czy poprzez pisanie tych elementów, ale ta tablica zawsze będzie przechowywała tyle samo zmiennych. Nie zwiększymy, nie zmniejszymy jej. I co najważniejsze, już na etapie pisania programu musimy znać rozmiar tablicy. Nie można zrobić czegoś takiego, że tutaj sobie wpiszemy jakąś zmienną zadeklarowaną przez użytkownika. Nie, to jest deklaracja, którą program musi wykonać, jak tylko wchodzi do danej funkcji, więc nie ma możliwości, żeby zaczął program się wykonywać, czytał sobie od użytkownika jakąś zmienną i dopiero wtedy zadeklarował tablicę. Od razu w pamięci musi być zadeklarowana tablica. Ale dobra, mamy tablicę. Zadeklarowaliśmy, w jaki sposób ją użyć w programie. Więc jeżeli zadeklarujemy sobie przykładowo tablicę, najpierw tablicę liczb na 5 elementów, no to mamy jakąś tam tablicę, która ma po kolei nasze cyfry wpisane, tak jak podawaliśmy w deklaracji. Co najważniejsze, do kolejnych elementów tej tablicy dwojemy się przez indeksy, zaczynając od indeksu numer 0. Czyli jeżeli zadeklarowaliśmy tablicę pięcioelementową, to jest element o indeksie 0, indeksie 1, o indeksie 2, indeksie 3 i o indeksie 4. Czyli tak naprawdę o 1 mniej niż ta wartość zadeklarowana. Tutaj wpisujemy, ile elementów posiada tablica. Natomiast jeżeli się będziemy odwołać do konkretnego elementu, to zaczynamy numerację od zera. I przykładowo, jeżeli chcemy w tablicy liczb w tym miejscu, czyli w elemencie indeksie 0, wpisać sobie wartość 10, no to gdzieś tam w kodzie podajemy nazwę, podajemy numer indeksu, do którego się odwołujemy i wstawiamy 10. To w przypadku, kiedy chcemy zapisać jakąś wartość. Natomiast co w przypadku, kiedy go chcemy wyświetlić? Tak samo, podajemy nazwę, indeks i będzie podstawiona dana wartość z naszej tablicy. Dobra, czyli wiemy, jak używać, wiemy, jak wyglądają tablice. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz, jak to wygląda w pamięci komputera, czyli w pamięci operacyjnej.
Przykładowo, jeżeli wchodzimy sobie do jakiegoś funkcji, gdzie mamy zadeklarowaną zmienną typu int o wartości 10 i tablicę czarów 5 dokładnie. To jest tylko przykład. To tablica zawsze będzie zadeklarowana w kolejnych komórkach. Czyli program musi sobie w pamięci znaleźć taką przestrzeń, żeby w przypadku 5 czarów, które mają po 1 byte, czyli znaleźć miejsce 5 bajtów. Nie można, jeżeli tu będziemy mieli inta 2 bajty, tu będziemy mieli jakiegoś inta 4-bajtowego, to nie ma możliwości, żeby w tym miejscu były dwa elementy tablicy, gdzieś tam po kolejnym incie kolejne. Nie. Zawsze tablica będzie zawierała kolejne bajty pamięci. To jest jedna zasada. Druga zasada jest taka, że te zmienne poza tym, że muszą być zadeklarowane w pamięci i tablicy, wszystkie elementy tablicy muszą być po kolei, to nie jest powiedziane, że one muszą być koło siebie. Równie dobrze w tym miejscu mogą być zmienne jakiegoś innego programu ustawione, ale również nie jest powiedziane, że będą zadeklarowane w dokładnie takiej kolejności, w jakiej my podaliśmy. Możemy podać najpierw inta, później czara, tak jak tutaj mamy, ale program stwierdzi, że najpierw w pamięci zadeklaruje sobie czara, a później inta. W przypadku kompilatora CodeBlock właśnie tak się stanie, najpierw czary będą zadeklarowane. I teraz uwaga, co się stanie, jeżeli odwołamy się do naszej tablicy, do elementu piątego. Czyli tak naprawdę mamy 5 elementów, ale to jest element o indeksie 0, to jest o indeksie 1, to jest o indeksie 2, 3 i 4. A tu mamy jakiegoś kolejnego inta z naszej funkcji. Teraz, jeżeli gdzieś w kodzie odwołamy się do tablicy znaków od 4, no to będzie znak małe e. Natomiast jeżeli odwołamy się do tablicy od 5, to tak naprawdę dla programu nie ma znaczenia, że to jest poza zasięgiem naszej tablicy. Kompilator C, mając tablicę znaków, zapamiętuje tylko, jakiego są typu oraz adres pamięci pierwszego elementu. Jeżeli odwołujemy się do indeksu zerowego, to bierzemy sobie w przypadku czara pierwszy byte naszego adresu. Jeżeli mielibyśmy tablicę intów, to weźmiemy sobie cztery pierwsze bajty od tego adresu tablicy. Jeżeli mamy sobie, wracamy do tablicy czarów, odwołujemy się do elementu o indeksie 1, czyli dodajemy 1 byte, bo czar ma 1 byte, i odwołujemy się do adresu o numerze tablicy, adresie tablicy plus wielkość, czyli 1 byte. Jeżeli byłaby to tablica intów, no to analogicznie. Bierzemy sobie adres tablicy, przesuwamy się o 4 bajty i bierzemy kolejne 4. Jeżeli wpiszemy wartość, która tak naprawdę nie istnieje do tablicy, to zrobimy nadpisanie do pamięci. Czyli weźmie sobie adres tablicy, czyli adres tej komórki w pamięci, doda sobie 5 razy 1 byte dla czara i przejdzie do tej komórki pamięci. I taka instrukcja stawi w tym miejscu A. Co to powoduje? Że nasz int tak naprawdę zmieni wartość. Zamiast 10 to dostanie na kilku bitach coś innego i zrobi się dużo większa wartość z tego inta. Zaraz sobie taki przypadek przerobimy w praktyce. Więc tutaj musi programista uważać, co wpisuje, żeby program działał poprawnie. I jest to jedna z wad języka C, że o bardzo wielu rzeczach musi programista myśleć, ale jednocześnie jest to ogromna przewaga języka C. Mamy dostęp do całej pamięci komputera, nie tylko naszego programu, nie tylko zmiennych naszego programu, ale tak naprawdę do wszystkich zmiennych i wszystkich programów, które aktualnie są w komputerze uruchomione. Dobra.
Tyle z takiej bardzo teoretycznej wiedzy. Przejdźmy sobie do przejścia po wszystkich elementach tablicy. Bo zazwyczaj, skoro deklarujemy jakąś tablicę, to już chcemy wykonywać po kolei na każdym elemencie jakieś działania. Przykładowo mamy tablicę intów i chcemy do każdego elementu tej tablicy wpisać jakąś wartość podaną przez użytkownika. Czyli najczęściej jest do tego stosowana pętla for o indeksie od i równego 0 do i mniejsza 10. Inkrementujemy i w ten sposób nasze i jest indeksem po tablicy. Czyli na przykład podajemy liczbę o numerze 0, zaczynamy liczenie od 0 i wczytujemy jakąś wartość do tablicy i. W jakiś sposób wczytujemy coś do tablicy. Podobnie traktujemy to, jakby to była zmienna, przy czym musimy podać, wynawia się indeks. Jeżeli byśmy nie dali nawiasu kwadratowego, to tab jest adresem tablicy, czyli pierwszym elementem. Jeżeli damy adres adresu, to nam wróci błąd. Natomiast jeżeli byśmy dali bez ampersanda, czyli bez wzywania do tablicy, do adresu i bez nawiasu kwadratowego, to zawsze to będzie pierwszy element tablicy, czyli ten o indeksie zerowym. I tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, co mówiłem na pierwszych zajęciach, czyli dyrektywie preprocesora hash-define. Bardzo często używamy, taki standardowy przykład, definiujemy sobie size równe 10. Dlaczego jest to potrzebne? Jeżeli stworzymy program, który tak jak w poprzednim przypadku, tworzy nam tablicę 10-elementową, wywołamy raz fora, żeby wprowadzić liczby, wywołamy 10 razy fory, które będą wykonywały jakieś operacje na tych liczbach, i jeszcze raz fora, który będzie wyświetlał przetwórzone dane. I nagle się okazuje, że jednak 10 liczb to jest za mało, chcemy zrobić do 20. To musimy w kodzie nie tylko tą wartość zmienić, ale we wszystkich forach, we wszystkich odwołaniach również pozmieniać te wartości. I tego bardzo dobrym przykładem zastosowanie znajduje tutaj dyrektywa hash-define. Deklarujemy sobie nazwę, która będzie zamieniona na wartość 10 i używamy absolutnie wszędzie, czyli nie tylko w deklaracji wielkości tablicy, ale wszędzie tam, gdzie również musielibyśmy odwoływać się do jej wielkości. To tutaj wróćmy do poprzedniego, będzie bardziej czytelne. Skoro idziemy od elementu 0, to możemy zrobić do i mniejszego od 10, czyli i równe 9 będzie ostatnim elementem, albo można zrobić o i mniejsze lub równe 9. Zgadza się, będzie działało. Przy czym takim dobrym nawykiem będzie, jeżeli przyzwyczajicie się Państwo do znaku większego, a nie większe lub równe i wartość o 1 mniejsza niż rozmiar tablicy, ponieważ jeżeli zastosujecie sobie takie równanie, no to macie rozmiar i ten rozmiar podajecie wszędzie. Natomiast jeżeli chcielibyście tutaj dodać mniejsze lub równe, no to musielibyście dać size minus 1. Dobra. Wiemy, jak przejść po całej tablicy. To teraz, jak przekazać tablicę do funkcji. Tak, żeby można było zadeklarować w menu tablicę, a użyć jej, czy wykonać jakieś obliczenie na danych w tej tablicy wewnątrz funkcji. Jak to wygląda? Czyli robimy sobie deklarację funkcji. Deklarujemy, że przyjmie ona tablica, czyli tablicę intów i zaznaczamy to nawiasem klamrowym pustym. Nawiasem kwadratowym pustym, że
będziemy tutaj przekazywać tablicę niezwykłą, zmienną typu int, ale tablica. I standardem w języku C jest również przekazywanie długości tej tablicy. Dlaczego? Nie mamy żadnego odwołania do tego, ile jest elementów. Czyli ok, zadeklarujemy 3 i możemy tutaj zrobić do mniejszego od 3, ale to nam komplikuje trochę sprawę, a czasami będziemy mieli funkcje dynamiczne, ale to już późniejsze zajęcia, gdzie nie wiemy na etapie programowania, jaki to będzie rozmiar, tego dowiemy się trochę później. Możemy zrobić fora, ale po ilu elementach on ma przejść? Język C, no tutaj nie ma mechanizmów, które pozwolą sprawdzić długość tablicy. Dlatego standardowym szablonem jest podawanie tablic oraz jej długości. Jeżeli przekazujemy dwie tablice, zazwyczaj jest tablica pierwsza, długość pierwszej tablicy, tablica druga, długość drugiej tablicy, czyli po prostu przekazujemy w takich parach. Tylko długość przekazujemy tylko i wyłącznie po to, żeby wiedzieć, po ilu elementach możemy przejść. I tutaj jedna ważna uwaga. Jeżeli przekazywaliśmy zwykłą zmienną, na przykład zmienną typu int, i w tej funkcji to będzie robione, to w tyle funkcji tak naprawdę ta zmienna jest kopiowana, czyli możemy ją w funkcji zmienić. Wracamy po wykonaniu funkcji do maina i tą wartość, którą przekazaliśmy, jeżeli to by była jakaś zmienna, nie uległaby zmianie. Dalej byłoby to, co mamy w mainie. Natomiast w przypadku tablic przekazujemy tak naprawdę adres w pamięci do tej tablicy. Dlatego wszystkie operacje będą robione nie na kopii tablicy, tylko będą się odwoływać do tej tablicy zadeklarowanej w mainie. Co nam to powoduje? Tutaj bardzo ważna kwestia. Wszystkie wartości wprowadzone, zmodyfikowane wewnątrz funkcji, w której przekazaliśmy tablicę, będą miały odzwierciedlenie po wykonaniu tej funkcji. Czyli jeżeli tutaj mamy tablicę, która ma trzy elementy 0, natomiast w funkcji przypiszemy jej kolejne wartości, zaczynając od 1, czyli mamy 0, 1 i 2, to po wykonaniu tej funkcji, tu gdzie mamy trzy kropeczki, w programie funkcja będzie miała wartości 0, 1, 2, nie 0, 0, 0. To jest różnica pomiędzy tablicami a przekazywaniem tablic do funkcji, a programowaniem zmiennych do funkcji. Jeżeli chcemy aby wewnątrz funkcji nie następowała podmiana tej wartości, no to musimy sobie sami we własnym zakresie zrobić kopię tablicy, czyli taką samą tablicę zadeklarować i pracować na kopii. Mamy przekazanie do funkcji, ale to jeszcze nie wszystko. Mamy coś takiego jak tablice dwuwymiarowe, czyli do tej pory pracowaliśmy na jednowymiarowej. Ja je rysowałem jako jeden wiersz ileś kolumn. Równie dobrze mógłbym odwrócić, czyli narysować jedną kolumnę ileś wierszy. Nie chciałem, żeby były zbyt podobne do adresów pamięci, które będziemy jeszcze używać. Ale wróćmy na tablic dwuwymiarowych. Jakie deklarujemy? Jeżeli chcemy zrobić tablicę 3 wiersze na 3 kolumny, to kolejnych nawiasek kwadratowych podajemy. Ile wierszy, ile kolumn. To jest absolutnie umowne, czy to będzie numer kolumny, czy numer wiersza na poziomie drugiego. To jest rozmiar w jednym wymiarze, to jest rozmiar w drugim wymiarze. Przy czym z zapisu matematycznego i dobrą praktyką w programowaniu jest przyjmowanie, że pierwsza wartość to jest rozmiar wiersza, druga wartość to jest numer kolumny. W jaki sposób wprowadzać dane do takiej tablicy? Podobnie jak w zwykłych, czyli w nawiasie klamratowym podajemy numer wiersza, numer kolumny 0, 0, przypisujemy 1, czyli zerowy wiersz, zerowa kolumna 1. Pierwszy wiersz, zerowa kolumna, numer 2. Zerowy wiersz, pierwszy wiersz, zerowa kolumna. Wiersz drugi, kolumna pierwsza,
czyli wiersz drugi, kolumna pierwsza. Wpisujemy jakąś wartość. Pokazuję tablicę dwuwymiarową, ale nie będziemy używać większych tablic o większej ilości wymiarów, ale tak naprawdę chcę pozwalać zrobić tablicę o dowolnym wymiarze. Chcą Państwo tablicę trzywymiarową, to dajecie kolejny nawias kolumnowy i podajecie rozmiar w kolejnym trzecim wymiarze. Chcecie tablicę czterowymiarową, dziesięciowymiarową, jak najbardziej. Pamiętajcie, że odpowiednio dużo pamięci nam pochłonie taka tablica. Z kwestii teoretycznych, o których pewnie było na wykładzie, chciałbym jeszcze przypomnieć, jak tablice dwuwymiarowe są zapisywane w pamięci. Tak naprawdę można powiedzieć, że tablica dwuwymiarowa to jest tablica posiadająca trzy tablice jednowymiarowe. Analogicznie, jeżeli będziemy mieli trzy wymiary, no to to będzie tablica, która posiada tablicę, która posiada tablicę. Co nam to powoduje? Tak naprawdę w pamięci deklarujemy jakiś obszar dla jednej tablicy, dla drugiej tablicy, dla trzeciej tablicy. Przy czym ta najbardziej na prawo tablica musi mieć wszystkie elementy po kolei. Natomiast kolejna, czyli ta na lewo, nie musi być po kolei. Może być i zazwyczaj będzie, ale może w szczególnym przypadku się zdarzyć, że gdzieś w pamięci będzie pomiędzy nimi coś innego, na przykład jakaś inna zmiana typu int tego lub innego programu. Na tym slajdzie widzimy jeszcze możliwość, czy pokazany sposób, w jaki sposób od razu podczas deklaracji uzupełnić wartości w tych tablicach. Czyli w nawiasie klamrowym dla tej tablicy zewnętrznej podajemy wartości wiersza dla kolejnych tablic. Przyjmuję, to jest dobra praktyka, mówię, że to jest numer wiersza, czy to jest ilość wierszy, to jest ilość kolumn. Dlatego w zerowym wierszu będą wartości 1, 2, 3. To idziemy tutaj. W pierwszym wierszu wartości 4, 5, 6 i w drugim wierszu wartości 7, 8, 9. Czyli ten zapis niejako pokazuje to, co się dzieje w pamięci, że to jest tablica, która posiada trzy mniejsze tablice. To, jak to działa w pamięci, może się przydać, jak będziemy pracować na wskaźnikach, ale o tym na kolejnych zajęciach. Dobra, przejdźmy sobie teraz do łańcuchów znaków. Jest w biblioteka string, za chwilę sobie omówimy, ale tak naprawdę wszystkie wyrazy, które chcemy, jakieś operacje na tekście wykonywać w języku C, to będziemy pracować na łańcuchach znaków, czyli tak naprawdę na tablicach zawierających zmienne typu char. Teraz możemy sobie odpowiednio wczytać jakąś wartość do naszej tablicy za pomocą funkcji scan i parametru %s, analogicznie wyświetlić print używając %s. Przy czym odradzam używanie scanfa. Pierwsza rzecz, dlaczego? Scanf czytuje do białego znaku, czyli do spacji, entera lub tabulacji. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli wczytać sobie wartość do oddzieloną spacjami, to jak najbardziej scanf się tutaj nadaje. Natomiast jeżeli chcemy wczytać całą linię, no to scanf nie będzie tutaj przydatny, bo nam wczyta tylko pierwszy wyraz z całej linii. I to, co bardziej istotne, to oczywiście ta linia, którą opisaliśmy, czy to pierwsze słowo tylko, bo do spacji, będzie zapisywało się od elementu o indeksie 0, i tyle znaków, ile wczyta scanf. I tu jest problem, bo co jeżeli podamy więcej niż 5 znaków? No,
Jeśli podamy 5 znaków, to już jest za dużo. Bardzo łatwo o przepełnienie i nadpisanie sobie w pamięci innych zmiennych. Dlatego będę polecał, że wszędzie tam, gdzie chcemy być bezpieczni i wiedzieć, że nie napiszemy innych zmiennych, to lepiej użyć innych funkcji, które posiadają zabezpieczenie przed wczytaniem. Wszystkie było mówione na wykładzie z pewnością. Natomiast na potrzeby naszych zajęć przedstawię funkcję fgets. Jeżeli mamy jakiś dużą tablicę, można zrobić i dla 5, ale wytłumaczę to na większym przykładzie, bo zazwyczaj linia tekstu będzie miała więcej niż 5 znaków, to w funkcji fgets podajemy tablicę, do której będziemy zapisywać. Z czym tak naprawdę podajemy jej adres, czyli bez nawiasu kwadratowego. Już wspominałem wcześniej, nazwa tablicy bez nawiasu kwadratowego to jest po prostu jej adres, czyli tak jakbyśmy się w przypadku zwykłych zmiennych, nie tablicy, odwoływali za pomocą ampersanda. Następnie podajemy cyfrę, która ogranicza nam, ile znaków można wczytać. No i teraz pytanie. Że tu podałem 50, to dlaczego 49? Nie dlatego, że liczę od zera, tylko dlatego, że funkcja, wczytując całą linię, zechce na końcu postawić znak końca łańcucha, czyli wektor 0. Ten znak umożliwia w języku C rozpoznanie, że tu się skończył łańcuch. Co jeżeli nie będziemy mieć 50 znaków, czy tam 49 dokładnie, a będziemy mieć 30, czy te śmieci, które są w pamięci od 30 do 49 znaku też chcemy wyświetlać? No, a raczej nie. Dlatego zawsze użycie w pincie na przykład %S będzie nam wyświetlało łańcuch znaków do momentu napotkania znaku o symbolu Bechdel 0, czyli tego kończącego łańcuch. Ale wstawi go tylko wtedy, ta funkcja, jeżeli wystarczyło to miejsca. Jeżeli czytamy tyle znaków, ile ma tablica, no to tego trzeba nie wstawi. Więc dobrą praktyką jest tutaj stosowanie wartości o jeden mniejszej. Można to zrobić, jeżeli nie chcemy pamiętać, to na sztywno ograniczać, za pomocą funkcji sizeOf, podając jako parametr napis i odejmując od wartości zwróconej przez nią jeden. Czyli zwróciła nam rozmiar tablicy, odejmiemy jeden, mamy gotową wartość. Jako trzeci parametr podajemy, z jakiego wejścia będziemy szczytywać. W przypadku konsoli będziemy ze standardowego wejścia, ze standard input, czyli podajemy stdin. Natomiast jeżeli będziemy korzystać z plików, ale to trzy zajęcia do przodu, będzie taka sytuacja, wtedy zamiast std wczytamy, podamy odpowiedni uchwyt do pliku. Czy zmienną reprezentującą pliki, tak ogólnie ujmując. I z ważnych rzeczy, czyli ta funkcja wczytuje nam znaki do entera wraz z tym enterem, ogranicza nam ilość wczytywanych znaków i informuje nas o końcu łańcucha do NextConf, jeżeli jest na to miejsce. Zanim przejdziemy właściwie do biblioteki String, zróbmy sobie kilka przykładów. W pierwszym przykładzie, bardzo prostym, mamy tablicę pięcioelementową, pięciu czarów i za pomocą funkcji scan wczytamy sobie jakiś znak i wypiszemy go w konsoli. Będziemy, powiedzmy, że chcemy podać imię i nazwisko użytkownika, więc będziemy bazować na Janie Kowalskim. Wpisujemy Jan, wyświetla nam Jan. Patrzmy, co się dzieje podczas debugowania programu.
tutaj sobie postawię breakpoint. Co wyświetla nam program? Wpisujemy Jan i mamy w naszych zmiennych trzy litery, które wprowadziliśmy i znak końca naszego napisu, czyli Excel 0. Jak się łatwo można domyślić, jak sobie tutaj wykonamy, to mamy z powrotem wpisanego Jan. Dobra, to nam działa. Teraz co jeżeli chcemy wpisać Jana Kowalskiego? Co się stanie? Pewno w uruchomienie. Wpisujemy. Nie będzie tutaj. Jan Kowalski. Wyświetlił nam tylko Jan. Dlaczego? To, co wspominałem, skan wczytuje nam do pierwszego białego znaku. Czyli do tej spacji wczytał nam tylko Jan. No to dobra. Co się stanie, jak wczytamy sobie Jana Kowalskiego opisanego razem? I skorzystajmy tutaj z opcji debugowania. Wpisujemy Jan Kowalski. Widzimy, że wczytany napis jest 5 znaków. Jan Kowalski się nie zmienił, nie zmieściło do zmiennej napis. Więc przechowuje ona tylko 5 znaków. No i niech się 0, 1, 2, 3, 4. Natomiast co ciekawe, teraz jak wykonamy sobie print, to program nam wyświetli Jan Kowalski, mimo że w napisie jest tylko 5 znaków. Dlaczego tak się dzieje? Funkcja scan poszła sobie do adresu napis od indeksu 0, wczytała wszystkie znaki aż do białego znaku, czyli do Entera. I nieważne, że po drodze skończyła się tablica, ona też czyta te znaki i postawia jeszcze tutaj Bexel 0. Czyli tak naprawdę napisano nam jakąś zmienną. Teraz zwróćmy uwagę, co się stanie, jeżeli będziemy mieć jakąś inną zmienną. Tu sobie przygotowałem już odpowiedni program. Mamy inną zmienną int. Na razie sobie to zakomentujemy i robimy dokładnie to samo. Wczytamy napis i wyświetlimy go. Na razie bez wartości liczba. Taki przykład. Czyli dokładnie to, co było w poprzednim, przy czym dodajemy sobie zmienną typu int. A nie, razem z liczbą sobie. Czytamy, żeby było widać, co się z nią stanie. Uruchamiam już program. Wpisuję sobie Jan. Program, nie przebudowałem programu. Dobra. Uruchamiam go sobie. Wpisuję Jan. I wyświetliła nam odpowiednio Jan i wartość liczby 5. Czyli wszystko się zgadza. A teraz, co jeżeli wpiszemy za dużo? Wartość, która się nie zmieści w napisie. Czyli uruchamiam, wpisuję Jan Kowalski, i int przyjmuje jakieś dziwne wartości. Dlaczego? Mamy Jan Kowalski, Bexel 0, znak jako koniec znaków, tylko zmienny napis są tylko i wyłącznie te 5 pierwszych znaków. Int, tak jak pokazywałem na prezentacji wcześniej, może wróćmy sobie do tej prezentacji, do tego slajdu, żeby to wytłumaczyć. To był ten slajd. Mimo, że int jest zadeklarowany wcześniej, tak naprawdę nasz kompilator najpierw zadeklarował w tablicy w pamięci tablicę, a później zadeklarował inta. One akurat sąsiadują, bo było na to miejsce, tutaj przestrzeń nie była na inny sposób wykorzystana. I wpisujemy sobie nasze Jan Ko w A L S
k-i wykrzesz 0. Czyli tak naprawdę ten int to są poszczególne wartości znaków w kodzie ASCII z liter w, a, l, s. I mało tego, robimy dodatkowe śmieci w pamięci. Pytanie, czy jest tam jakaś inna zmiana naszego programu, innego programu, czy jest to wolna pamięć? Bo możemy sobie zniszczyć działanie innego programu, tak naprawdę w ogóle w nim nic nie pracując, bo zmienimy wartości występujących w nim zmiennych. Ta wartość to jest nic innego jak nadpisanie sobie liczby. I teraz odkomentuję to, co mieliśmy w tym programie, czyli wczytuję sobie napis, a później ustawiam liczbę na maksymalną wartość. Jak mamy 4 bajty, to w każdym bajcie ustawiam 8 bitów o wartości 1, czyli maksymalną wartość inta sobie nadpisuję. Co się w tym momencie stanie? Uruchomimy program i wpisujemy Jan Kowalski. Enter i mamy Janko i wartość jest prawidłowa, ale dla naszej liczby. Czyli tak naprawdę dzięki temu, że wpisaliśmy tą liczbę później, to mamy wartość liczby, ale napisaliśmy sobie to, co wcześniej zniszczyliśmy napisem. Dlaczego pokazuję ten przykład? Chcę uczulić na najczęstsze popełniane błędy, czyli wychodzenie poza zakres tablicy. Musicie programując w języku pilnować, aby nie przekroczyć, a nawet nie wyrównać się, podając indeksy z wartością rozmiaru tablicy. Dobra. Mamy to wykonane, ale to jeszcze nie wszystko. Przejdźmy sobie do kolejnego przykładu, czyli dokładnie to, co miałem przed chwilą. Mamy inta liczba, mamy napis char i teraz Wam udowodnię, że faktycznie w pamięci podręcznej komputera int znajduje się zaraz za czarem. Przeanalizujmy sobie najpierw program. Deklarujemy inta, deklarujemy tablicę 5 czarów, skanfem wczytujemy tablicę i wyświetlamy sobie to, co wczytaliśmy, plus tą liczbę. Ale ponadto w kolejnej linii wyświetlamy sobie adres zmiennej napis, czyli adres zerowego elementu tablicy napis oraz adres zmiennej liczba. Pamiętacie może, jak omawiając skanf, wspominałem, że ten ampersand mówi nam, że nie chcemy wartości liczby, tylko chcemy jej adres w pamięci. Na kolejnych zajęciach będziemy wykorzystywać już w praktycznych zadaniach ten ampersand, a tutaj używam go tylko i wyłącznie do tego, by wyświetlić, pod jakim adresem w pamięci znajduje się dana liczba. Więc uruchommy sobie program. Znowu muszę przeciągać. Podajemy sobie naszego Jana. Enter. Wyświetla Jan. Wartość liczba 5, bo nie nadpisaliśmy. I teraz adres naszego zerowego elementu tablicy napis ma dokładnie tą wartość. Mamy 5 elementów tablicy napis, czyli jako że składa się ona z czarów, czyli 5 bajtów dalej, mamy naszego inta, czyli w pamięci znajduje się bezpośrednio pod tablicą, mimo że nie zgadza się to z kolejnością, jaką zadeklarowaliśmy. Tutaj nie ma wytycznych, jak sobie ma kompilator deklarować zmienne, które podaliśmy. Dowolne kompilatory mogą robić to w dowolny sposób.
jeżeli wykonacie ten program na domowych komputerach, może wyjść inaczej. Aczkolwiek pewnie większość z Was będzie miała identyczną sytuację, czyli ten int będzie zadeklarowany później. Dobra, czyli już wiemy, czego nie wolno robić. W takim razie, jak wykonać to w ładniejszy sposób? Deklarujemy sobie dwa ciągi znaków. Użyłem tutaj stringów, nazwy string. Mogła być ona trochę myląca dla tych, którzy programowali już w C++. Ale myślę, że szybko się przyzwyczajimy. Czyli angielska nazwa dla naszych łańcuchów. I mamy podać pierwszy ciąg znaków. Wczytujemy do stringa pierwszego bez nawiasów kwadratowych, ponieważ podaje adres. Tutaj wpisałem 40, mam 50, chociaż bezpiecznie będzie od razu wpisać 49. Lub, tak jak wspominałem, korzystamy z operatora size of. Tutaj jest drugi i pomniejszamy to o 1. Size of zwróci nam rozmiar tablicy. I standardowe wejście, czyli z konsoli. I chcemy sobie wypisać, że string pierwszy ma taką wartość i to jest tyle znaków, string drugi ma taką wartość i to jest tyle znaków. Używamy tutaj funkcji strlen. Ja zaraz ją omówię na prezentacji. Funkcja ta znajduje się w bibliotece string.h. Wykonajmy sobie program. Pierwszy ciąg znaków. Nie będzie nas miał Kowalewski. Przypominam, że gdybyśmy to wczytywali z kanfa, to mielibyśmy tylko do spacji, do pierwszego białego znaku. Natomiast dzięki użyciu mget czytamy sobie do końca linii. Drugi znak. Program drugi ciąg też niech będzie Jan Normany Malinowski. Enter. I mamy informację z tym pierwszy Jan Kowalski 13 znaków 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus Enter. Wczytało nam znak Entera. Zwróćmy uwagę, tu mamy string 1, 2 kropek. To co wczytaliśmy. Nie ma żadnego backslash n spacja, a tu mamy przeniesiona. Spację przed pauzą też nam przeniosło do drugiej linii, ponieważ wczytało 13 znaków łącznie z backslash n. I podobnie do drugiego przypadku wczytało 15 znaków, czyli imię, nazwisko i znak końca linii. Dodatkowo do końca znaku linii dodało sobie jeszcze koniec znaku, koniec łańcucha symbol. Mam nadzieję, że ta część jest zrozumiała, więc przejdźmy sobie teraz do omówienia zagadnień z biblioteki string.h. Mamy w niej cztery funkcje. Dobra, my jesteśmy już na odpowiednim slajdzie. Mamy w niej cztery funkcje, które chciałbym omówić, że tak naprawdę zrobi się tam z nich 7, ale o tym za chwilę. Pierwsza strlen od string length, która zwraca nam długość łańcucha znaków. Kolejna służy do porównywania łańcuchów. Do kopiowania i ostatnia do łączenia dwóch łańcuchów ze sobą. No to co? Przejdźmy do funkcji strlen, tej, którą pokazałem.
Nasz przykład, użytkownik wyszyjen kowalski enter, czyli długość będzie miała 13 znaków, czyli wszystkie znaki plus znak enter, czyli będzie to nam wszystkie z tej tablicy uzupełnionej odpowiednio za pomocą funkcji edit. Myślę, że jest to zrozumiałe, pokazałem na przykładzie, czyli wczyta nam imię, wszystkie spacje, tabulacje po drodze, wczyta nam znak końca linii, doda znak końca łańcucha, funkcja AWGAC, a funkcja STRLM liczy nam wszystko do znaku końca łańcucha. Uwaga, gdybyśmy nie mieli tutaj zabezpieczenia i nie dałoby się dodać znaku końca łańcucha, funkcja ta wyszłaby sobie dalej poza tablicę i szukałaby, aż gdzieś w pamięci znajdzie się backtrace 0. Prawdopodobnie znajdzie się dość szybko, a jest to jeden właśnie z błędów. Może się zdarzyć, że będziemy mieć dużo zmiennych i wróci nam, że napis ma długość 200, chociaż podaliśmy 10 znaków, a tablica ma ograniczeń do 50. Więc tak naprawdę funkcja strlen przechodzi po kolejne znaki i liczy, ile ich jest, aż napotka znak końca łańcucha. Kolejne strcmp. W jaki sposób ona działa? Mamy dwa łańcuchy znaków i chcemy sobie porównać, czy one są jednakowe. Nie możemy sobie zrobić string 1 równa się string 2, ponieważ, jak wspominałem, jeżeli zrobimy sobie bez nawiasów kwadratowych, to samo string 1 tak naprawdę zwróci nam adres pamięci. Czyli jeżeli byśmy zrobili sobie string 1 równa się string 2, one zawsze będą zadeklarowane w dwóch różnych miejscach naszej pamięci operacyjnej. Zawsze będą miały różne adresy, więc nie porównamy w ten sposób. Tak naprawdę musimy sobie znak po znaku i porównywać. Funkcja ta zwraca nam 0, jeżeli łańcuchy są jednakowe. Natomiast może zwrócić wartość mniejszą od 0 lub większą od 0, jeżeli łańcuch ten nie jest jednakowy. I teraz tak, wartość mniejsza od 0 jest wtedy, kiedy pierwszy łańcuch jest mniejszy, to trzeba ująć w cudzysłów, od drugiego łańcucha. Co to znaczy mniejszy? Funkcja bierze sobie po kolei znaki, czyli sprawdza. J duże zgadza się, jednakowy znak. A małe zgadza się, jednakowy, 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 spacja jednakowa. Następnie bierze sobie T małe i N małe. I tutaj widzi, że nie są to znaki jednakowe, przy czym N małe ma mniejszą wartość w kodzie ASCII niż te duże. Więc uznałem, skoro w kodzie ASCII T ma większą wartość, to string 2 jest większy. Przy czym zwracam uwagę, że w kodzie ASCII osobno są litery duże, osobno są litery małe. Więc jeżeli byście chcieli alfabetycznie coś poukładać, to najlepiej byłoby wszystkie litery zamienić, na przykład na litery małe lub na litery duże, poukładać napisy dla tak zmodyfikowanych wartości, a następnie zastąpić je tymi oryginalnymi, gdzie są duże i małe litery. No chyba, że ktoś chce uwzględnić wielkość liter w układaniu alfabetycznym. Dobra. Ale jest też dodatkowa wersja tej funkcji, czyli str. Przepraszam. Tutaj powinno być strncmp. Ale jest też dodatkowa wersja tej funkcji, właściwie odrębna funkcja,
STRN-CMP. Co ona nam daje? Daje nam to, że podajemy dodatkowy parametr, w którym musimy podać, ile znaków porównujemy. Czyli jeżeli wiemy, że ten napis ma powiedzmy tylko 10 znaków, nie liczyłem, to możemy sobie wpisać tutaj wartość 10. Jeżeli porównamy tylko 5, no to jest 2, 3, 4, 5. Porównamy tylko słowa jakiś w pierwszym i drugim stringu, czyli porównanie zwróci nam 0, bo są to jednakowe. Co nam to powoduje? Jeżeli w tym napisie są jakieś śmieci, to tutaj sobie możemy na przykład za pomocą funkcji strln ładnie ograniczyć. Czyli na przykład bierzemy sobie strln pierwszego ciągu, drugiego ciągu i ten, który jest krótszy, wstawiamy tutaj, albo ten, który jest dłuższy, żeby nie wyjść poza pamięć tutaj stringu, jeżeli nie byłoby napisu, nie byłoby znaku backslash n. Albo możemy zrobić zabezpieczenie, że podajemy tą wartość. Jeżeli w jakiś sposób nadpisaliśmy podaliśmy więcej znaków, to funkcja strncmp nie będzie nam wykonywała gdzieś tam po pamięci porównania, tylko ograniczymy ją do rozmiaru naszych tablic. Kolejna funkcja, czyli strcty, służy do kopiowania. Podajemy dwa stringi i drugi zostanie skopiowany do pierwszego. Tutaj pokazałem skopiowanie dla ciągu wpisanego przez programistę, ale może to być spokojnie jakiś string, na przykład kolejny łańcuch string 2 i z tej drugiej wartości kopiujemy do tego pierwszego. I podobnie jak w przypadku porównywania, mamy wersję strncpy, która umożliwia nam podanie, ile maksymalnie znaków chcemy przekopiować. Pozwala nam to ograniczyć rozmiar tego stringu, czyli tutaj podałem 17, ale pokazuję, że po prostu nie przekopiamy więcej niż 17. Ale używamy to do tego, podajemy tutaj rozmiar tablicy tego pierwszego stringa tylko po to, żeby nie nadpisać po pamięci sobie danych, jeżeli się okaże, że ta zmienna jest dłuższa. Czyli przykładowo ta zmienna ma 40 znaków, my mamy tylko 20, żeby się uchronić przed takim nadpisanie w pamięci, podajemy sobie rozmiar, na przykład przy użyciu size of string. I wtedy wstawimy tutaj 20. Nie przekopiamy więcej niż 20 znaków. I ostatnia funkcja strcat, czy jak to mówi, strcat, która służy nam do łączenia. Mamy tutaj przykład już z dwoma stringami w postaci tablic znaków, nie tak jak w przypadku kopiowania z jakimś napisem wprowadzonym przez programistę. Podajemy je po kolei, przy czym tutaj już dodałem spację, już tą funkcję łączy napisy, czyli w tym pierwszym będzie się mieścił pierwszy plus drugi. Czyli tu, gdzie mieliśmy backslash 0, zostanie dodany element o indeksie 0 kolejnego napisu. I tutaj również trzeba zwracać uwagę na rozmiar pierwszego łańcucha, bo bardzo łatwo, jak mamy jednak gramy tablicę, mieć tutaj powiedzmy 15 znaków, tutaj mieć 6 znaków i już wychodzimy poza rozmiar. Więc również i ta funkcja ma wersję strncat, która pozwala ograniczyć, ile znaków możemy przekopiować. Mam nadzieję, że te zagadnienia są zrozumiałe.
Ewentualnie można szukać pomocy w filmikach dotyczących poszczególnych zadań.